Halo, halo! Cześć, jestem Pytello, a to kolejny odcinek The Binding of Isaac Afterbirth. Dzisiaj przejdziemy sobie challenge 21. Tak, wracamy do nagrywania challenge. Już mam dość, słuchajcie, próbuję to nagrać chyba trzeci raz. Kurde, prąd mi wypadł, wyłączyło mi się nagrywanie, wszystko. Mam już kuźwa dość, bo ten challenge jest żmudny, to najżmudniejszy challenge, bo polega na tym, że wszystkie piętra są wielkości łombu Scares of the Lost, czyli tych XL. Ja pierdzielę. Ile tu złażenia takiego głupiego. O dobra, jest Missing HUD włączony, już myślałem, że muszę go znowu resetować. I mam dosyć, bo ja wiem, że odcinka nie było 200 lat, ale kurde, nagrywam to już tyle razy, że mi zbrzydło. Mam już dwa challenge nagrane, bo nagrałem tego Speeda, nagrałem Blue Bombera, czyli jestem dwa do przodu. I właśnie tu jest problem, słuchajcie, jak nagrywam Speeda, to jest najtrudniejszy challenge w grze, zdecydowanie. A, jeszcze o tym challenge może powiem. Musimy pokonać serce matki, nagrodę za odblokowanie jest... nagrodę za przejście jest odblokowanie pick-upa Złote Serce. Złote Serce działa tak, że dostajemy obwódkę na nasze ostatnie serduszko i jeżeli dostaniemy na nie obrażenia, no to wtedy wypadają z niego pieniążki. No, odnośnie tego challenge'a. Ja to nagrałem, ale jest to nagrane bez dialogu, to znaczy bez mojego komentarza. I czy chciałbym wam się oglądać 18 minut takiego czystego, lekko przyspieszonego gameplay'a? No bo tyle trwa mniej więcej ten challenge. Powiedzcie proszę, bo jeżeli byłoby dużo głosów, że nie, coś tylko was nie zainteresuje, nie to chodzi, że obejrzycie, tylko wiecie, no, wam ma się to podobać, tak? To ja jakoś dogram ten komentarz, chociaż z bólem. No ja, no jutro to wypuszczę, postaram się teraz wrzucać jeden odcinek dziennie. Jestem trochę teraz nagrany do przodu, a muszę jeszcze się przed Afterbirth Plus wyrobić. No czekam na feedback. O Jezu, bo grałem przed chwilą w Blue Bombera jeszcze i już miałem podejść i spację kliknąć, bo tam mam kamikadze i zdaję obrażenia w ten sposób. No i do tego challenge'a nie wiem, no koniecznie musi jakiś kompas podejść, żeby to nie trwało 200 lat. Bombzarki. O nie! Do dupy. Zdecydowanie wolałem te trzy bomby, bo to jakieś skały X jeszcze mogą siąść. Miło by było, jakby jakiś Small Rock wpadł na początku. Nie musiał się wtedy tak pieprzyć z tymi wszystkimi przeciwnikami, bo oczywiście bossa na pewno nie znajdę w pierwszym pokoju. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, no filmów nie ma, ej, no kurde, przepraszam, ale jak już mówiłem, prądu nie ma, elektrownia się wyłączy, nie wiem, jakieś drzewo się zawali na słup, znowu nie ma prądu, tragedie te święta, albo nie ma mi 200 dni, inaczej to sobie wyobrażam, ale cóż, no. Ale cóż, mało produktywne te święta u mnie, inaczej to miało wyglądać. Oczywiście dwie minuty zmarnowane, bo oczywiście pokoje, w których absolutnie nic nie ma. Chodzi mi tego dużego, to opłaca się zwiedzać duże pokoje, kiedy nie wiecie, gdzie macie zmierzać, no bo jest relatywnie mniej walki, a odkrywa wam wiele dróg, w które możecie się kierować. No ale walka z takimi przeciwnikami, jak ma się podstawowe tiersy, też do najprzyjemniejszych nie należy. A mi się marzy Brimstone, chciałem sobie dzisiaj Brimstone'em postrzelać, dawno nie miałem. No ale wtedy musielibyśmy grać pod Devil Roomy. A z drugiej strony, jakbym się powoił Godheadem, to też mnie narzekał. O, jeszcze jedna ważna kwestia. No, słuchajcie, jak, nie wiem czy pamiętacie, ale mówię, że mam dla was nagrane dwa let's play do przodu. I jest to... O, Power Pill. No nie do końca Power Pill, ale mogę sobie przynajmniej kupy szybko poniszczyć. Jest to Darkest Dungeon. Dungeon, powiedzmy, że Dungeon się brzmi, to jest poprawna forma, ale po polskiemu to brzmi troszeczkę dziwnie. No i właśnie problem jest taki, że mam z niego nagrane 8-9 odcinków, coś takiego. No i jest to, kurde, nawet fajnie przygotowane. Zresztą też fajnie nam podeszła gra, bo dobre postacie nam wyszły, był kolekcjoner, jakaś pierwsza śmierć też się pojawiła. O, Eternal Heart, spoko, wrócimy tutaj. No ale z drugiej strony jest taka przerwa w tym nagrywaniu i tak, nie wiem. Tak, dziwnie by mi się teraz do tego wracało. Poza tym, bodajże 16 stycznia wychodzi nowe DLC. No i tak, kurde, czy lepiej by było nagrać DLC już z tymi wszystkimi zmianami i tak dalej. No i tak mi się wydaje, że bardziej się ku tej wersji skłaniam, że ta gra będzie nieco mniej kompletna. No ale to jest chyba słuszne podejście, tak mi się wydaje, żeby ta gra była pełniejsza, że się tak wyrażę. Tak więc to tutaj też was chciałbym zapytać o zdanie, jak wy byście woleli, że nie wiem, wolibyście zobaczyć Darkest Dungeon już teraz, czy raczej poczekacie? No ja wiem poza tym, że liczba osób, które by to obejrzały, jest znacznie mniejsza niż ta, która ogląda u mnie Isaaca. Bo no nie oszukujmy się, no ten kanał jest głównie na Isaacu zbudowany, co mnie trochę smuci, że no Isaac ma jak na mój kanał wyświetlenia dobre, chociaż nadal uważam, że te wyświetlenia no, zachwycające nie są. Szary ser... no dobra, weźmy cię. Olejemy sobie ten cursor, bo mi szkoda czerwonych serduszek.
No tak po cichutku liczyłem, że tam może sekretny pokój będzie. To jest smutne, że taki normalny let's play u mnie ma 1/4 wyświetleń. No nie mogę was oczywiście zmusić, żebyście je oglądali, ale no kurde, uważam, że widz każdej serii powinien dać szansę. Ja tak wielu rzeczy bym nie odkrył, gdybym nie dał szans takiemu let's playowi, który na początku mnie nie zachęcał. Chociażby sam Isaac. Ja do Isaaca podchodzę tak ambiwalentnie, widziałem, że to było gdzieś tam na kanale Gimpera, nie oglądałem tego. Po czym obejrzałem odcinek z The Losta i kurde, zarobista gra, chociaż... A to jest dobry moment, żeby opowiedzieć tak mniej więcej moją historię z Isaaciem, no bo ja do Isaaca na początku... O kurde, to jeszcze gdzieś w połowie gimnazjum było. U kumpla na imprezie urodzinowej tam mi pokazał na chwilkę, jak tam gości sobie poszli na bok. Myślę, kurde, taka prosta indie minigierka, taka prymitywna. Można by rzec. Ale obejrzałem to, tego let's play i kurde, ile tam jest po co ja tego Hierofanta teraz użyłem? Ile tam jest kombinowania, ile tu jest możliwości, tak... Jest jakaś głębia w tej grze, nie umiem jej nazwać, ale to nie jest taka prymitywna gierka. Oprócz tego oczywiście, że w swoich założeniach jest dosyć prosta, no to jest po prostu roguelike, prawda? Ale gra, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajna. No i tak, oglądałem sobie tego The Losta i kurde, tak mi się to spodobało. Że aż go kupiłem. Oczywiście na początku kupiłem zwykłego Isaaca, bo jak zobaczyłem cenę z Afterbirtha, wtedy był Afterbirth? Czy kiedy? Jezus. No ja poznałem Isaaca gdzieś tak jak była premiera Afterbirtha, tak mi się wydaje, mniej więcej. No tak, nie wiem, z rok temu. To też jakimś największym wyjadaczem nie jestem. Ale broń Boże, nie żałuję, że poznałem tę grę. No, mogłem to lepiej podłożyć, żeby jeszcze wysadzić tam ten garnek. Speed down. Było warto. Skała X, czy ja się, no ja się tam mogę w dwie bomby dostać. Ale jest to szansa na Small Rocka, więc czemu nie? Może tutaj? Źle! Jakbym postawił bombę tam, to mogłem jedną bombę się tam dostać, tak mi się wydaje. Ale sobie zdrowie narobiliśmy, spoko. Mnóstwo szarych serduszek tutaj jest. Bardzo dobrze. No i tam się raczej nie dostaniemy. Jezus Maria, 6 minuta, pierwszy basement. No, przepraszam, no ale item roomu to bym raczej nie chciał ominąć. No, miałem nadzieję taką cichą, że będzie tutaj. O czym jeszcze możemy pogadać? O planach na nowy rok, właśnie, bo to będzie bardzo długi odcinek, więc stwierdzę, że jakaś forma pogadankowa nie będzie zła. Zwłaszcza, że na tych niższych piętrach, no to sobie mam pogadać, jak walczę z 3 muchami. Muszę te challenge do Afterbirtha ponagrywać, koniecznie. To jest My Shadow, Judas Shadow, czyli jak umrę, tak, to będę mrocznym Judaszem. No ale raczej nie umrę, więc ten item mi się prawdopodobnie nie przyda. Powiem wam, że tak poważnie to tym mrocznym Judaszem chyba jeszcze nie walczyłem. No bo zawsze, że byłem odpowiednio wyposażony, byłem napakowany i raczej nie groziła mi śmierć. To oczywiście weźmy sobie tego Eternal Hearta, żeby się nie wracać. No sekretne pokoje, no to jak patrzę na możliwości, na ilość kombinacji, gdzie to może być i ilość moich bomb przede wszystkim, no to taki trochę Lipton. No właśnie, no i muszę te Afterbirthy, challenges Afterbirtha ponagrywać. Mamy czas do 6, więc mam nadzieję, że do 6 te 10 odcinków się pojawi. Czyli nie wiem, będę musiał wrzucać przynajmniej jeden dzień i no prawdopodobnie nieco więcej. Wrzucę tego speeda chyba tak gratisowo, tak trochę na odwal się. No ale wiem też, że jak wychodzi wiele odcinków naraz jednego dnia, to też wyświetlenia mają mniejsze. No jak nagrywam dużo challenge, to wyświetlenia na tych challenge'ach nie są takie satysfakcjonujące, jak się pojawiają tak cały czas. No i raz na jakiś czas trzeba zrobić od nich przerwę, nie wiem, jakiegoś grid mode nagrać, jakiś normalny ranik, jakiegoś The Losta. Kurde, śmieciu cwelu! Oczywiście nienawidzę, jak walczę na tego monstra, zawsze dostaję pełną łzą obrażeń. Znaczy, wiecie, pełny serduszkiem. Co to robi? Zmniejszone tirsy, zmniejszona prędkość, zmniejszony zasięg, zmniejszony lag. Chyba mamy dodatkowe serduszko, tak jest. I zwiększone, no zwiększone tirsy przede wszystkim, tak? Ale speeda trzeba koniecznie zwiększyć, bo na tym challenge'u zmniejszony speed... O Jezus. Czuję się jak Magnum grał. Dobra, nie dostałem na ryj. To się ceni. Ale pokój też taki pusty. Jezus, zwyrodniałe pomieszczenia z pająkami. Dlaczego? No i do Afterbirtha Plus też chciałbym się znacznie lepiej przygotować. Popracować nad moją gadką, bo powiem wam szczerze, że mój komentarz mi się troszeczkę nie podoba. Tak jak teraz, tak mam wrażenie, że za szybko mówię. No i tak nie brzmi to tak fajnie, jak mówi tak opanowany, takim spokojnym głosem, więc na tym trzeba troszkę popracować. No i też od strony graficznej chciałem to lepiej przygotować, już też nauczyłem się robić lepsze miniaturki. Z tym, że ja miniaturek nie cierpię robić, często widzicie na przykład ostatni odcinek, ten powrotny, to po prostu wkleiłem ten nowy awatarek, bo nie lubię robić miniaturek, jest to takie, nie wiem,
czasochłonny. Jeszcze jak robię te miniaturki takie standardowe, to nie ma w tym takiej radości stworzenia. Zdecydowanie najfajniejszym momentem nagrywania dla mnie, jeżeli chodzi o nagrywanie gameplaya, to jest sama gra. A te miniaturki już mnie aż tak bardzo nie ciągną. No ale do Afterbirth Plus trzeba się dobrze przygotować, że wiecie, ruszyć tak z kopyta, żeby jakość materiału była na tyle lepsza, przyciągnąć nowych widzów. Ale też trzeba zrobić jakiś specyficzny materiał, no bo taki gameplay na polskiej tubie to już macie mnóstwo. Jest od tego Eleven, jest Wiśnia, jest Ryfek. Wiśnia i Ryfek to w ogóle nagrywają cały czas Isaaca. Jakiś Gimper od czasu do czasu to nagra, był Kamrus. I Isaaca jest bardzo dużo na tubie, więc mi się wydaje, że na tym się raczej człowiek nie wybije. Na mój kanał, jak już mówiłem, jest oparty na Isaacu, więc gdybym nagle z Isaaciem przestał, to wyświetlenia spadają 2-3-krotnie. Tam na dół jeszcze wrócimy. Coś mi się wydaje, że tam może być bosik. Jezus! Ty śmieciu, Sferun, zapomniałem, że jak jest chyba więcej niż 5 tych żółtych much, to on zamiast nas gonić, znaczy zamiast spawnować kolejną muchę, strzela. Bomba za 2 monety? Raczej nie. Zwłaszcza, że tam mamy miejsce, gdzie chcemy już bombkę wykorzystać. O nie! Ten pająk mnie dopadnie. O, dobra, daliśmy radę. Ten pająk mnie dopadnie, Jezus. Jak to brzmi, jakbym jakimś zgredem. Aha, fajny duży pokój, w którym nic nie ma dalej. Nie, jak dobrze mam te tirsy zwiększone. Czuję, że jest tak nieco lepiej niż na początku i to nie jest takie męczące. No ale ogólnie pokój raczej taki troszeczkę zmarnowany czas. Jezus, 10 minuta. Zdążyć na boss rush na czymś takim. Ja nie wiem, trzeba... Zaraz, czy... A tak, są treasure roomy. Właśnie, się zastanawiam przez chwilkę, czy tutaj w ogóle są sekretne pokoje. O nie, no wysadźcie mnie. Jak już dostałem na ryto, nie będę musiał przynajmniej... Jak już dostałem obrażenie od pająka, mogę to wykorzystać w taki sposób, że nie będę się musiał z nimi męczyć. To nie jest pokój spawnowy, on chyba był jeden pokój niżej. Kurde! No, co to są za głupie pokoje? Relax, no i super zasrany pokój, ale jak jakąś pigułkę, nie wiem, Friends Till the End, to oczywiście byśmy tutaj sobie wrócili. O, możemy sobie serduszko uzupełnić, czemu nie? Kurde, coś czuję, że będzie Arcade Room i tak bezsensownie się zregenerowałem. Tak, to byłem pół serduszka do przodu. Oczywiście liczymy na Bloodbaga. Bloodbag zwiększa prędkość, co jest moim zdaniem taką ukrytą największą zaletą. Kurde, ja nie wiem, czy to było mądre. Tutaj mamy jeszcze pełne serduszko, tak więc oczywiście regenerujemy się. Speed down, co za zło. Oczywiście wrzucamy to na kontrolu. Ranimy się oczywiście w opór. Mamy sporo szarych serduszek, nie powinniśmy sobie umrzeć. Ja tam jestem w dobrej myśli, że to przejdziemy. A jak nie, to pierdzielę, nagram jakiś inny challenge, bo... NIE! Kurde! Debilu głupi! Dlaczego ja to zrobię? Nie, z przyzwyczajenia. Jakaś taka zaćma mnie dopadła. Przepraszam, wiem, jestem głównym troszeczkę. No nic, no pozostaje teraz nam liczyć, że wiecie, że może tyle serduszek nam się nie trafi. Ale to był zmarnowany Bloodbag, no nie? Ani bossa, ani też roomu. Nic się nie udaje. No i nie wiem, co takiego w też roomie mogłoby nam się przydać. Kurde, no... Wkopałem się w taką beznadziejną sytuację, z tego się nie dało mądrze wyjść. Myślę, jak to jeszcze przyspieszyć, no z naszym speedem. Z naszymi itemami, jakim w ogóle mamy itemy? Mamy Pretty Fly'a, okej. I mamy Experimental Treatment, które zadziałało, no powiedzmy, że przyzwoicie. Boss arena, którą się nie dostanę, jakoś, nie wiem, nie chciałoby mi się na nią iść. Teraz choćbym chciała, niestety druga maszyna nam się raczej nie trafi na tym piętrze. Bo to w sumie było dobre miejsce do postawienia bomby, jak tak sobie teraz myślę. Znaczy, że wiecie, że tam coś mogło być, ale nie no, mam tylko jedną bombę. Tak więc bombę save'ujemy, bo mamy miejsce, gdzie chcielibyśmy bombę wykorzystać. Już nie wiem, czy to jest mądre tak bombę przetrzymywać. Mogę tam pójść, ją wysadzić, miałem z główki. O, jest item room, zarobiście. Ty śmieciu, Cwelu, pająku! Dobra, kluczy mam 9, tak więc kluczami się w ogóle nie przejmuję. No nie mogę nawet bomby zużyć, żeby tam tą muchę zabić. The Lost... a nie, Friendzone, przepraszam. No Friendzone to jest całkiem spoko opcja, tak... Może nie jakaś, wiecie, nie jakiś wielki sukces, ale nie ma też tragedii, może się kiedyś przydać. O, właśnie w takiej sytuacji, zwłaszcza przy naszych zarobistych tirsach. Z czego bym nie robił, tak się tam nie dostanę, więc nie ma co kombinować. Jezu, speed 07. Dlaczego? Tutaj jest duża szansa, że będzie boss, bo jest bardzo daleko od ten. Jest bardzo daleko od spawnu. Mucho, na pomoc!
O Jezus, jak dobrze, że go zdążyłem zabić. Poślij muszko, pomożesz mi w zabijaniu tych kupsztajnów, żeby to nie trwało 200 lat. Jest kluczyk, jak dobrze, przecież brakuje mi kluczy, prawda? 14 minut basement. Nie wiem, przyspieszenie to było dobre i dograny komentarz, ale dogrywanie komentarzy to jest coś tak nudnego. Nie, testowałem to przy This War of Mine, poza tym moim zdaniem to sztucznie wychodzi. Widziałem kiedyś, jak nie wiem, kolega Ignacy przy Heroesach to robił i nigdy nie byłem fanem dogrywania komentarza. Jak już tutaj jestem, to może wróćmy sobie po tamtą bombę i monetkę. Bo szansa, że tutaj będzie boss room jest raczej... No nie wiem, no nie umiem mi nawet oszacować. Kurde! No patrzcie, przy takim speedzie nawet nie mogę takiej głupiej kupy ominąć. Oczywiście kładziemy bombę, tutaj na przykład. Pięknie, bardzo ładnie wymierzone. Super, dołożę sobie walki z pająkami. W sumie tutaj i tak miałbym walkę z pająkami, bo tutaj mamy kokon. Właśnie, muszę z tej muchy więcej korzystać, tylko czemu ona jest taka wolna? Lubię te muchy, które są odległe, one tak dosyć mocno orbitują. Ej, przy takim stanie majątkowym to ja bym jeszcze chciał sklepik znaleźć. Tak, nie, że miał za duże wymagania czy coś, ale byłoby całkiem miło. Tutaj podkładam bomberkę. Kurde! No niestety nam się tutaj nie zdetonowała ta skała z bombą. A w sumie warto byłoby wysadzić tam te beczułki. Jest sklepik, okej. No nie, no to jest bardzo zły pokój. Mam nadzieję, że... No nie, raczej nie powinienem tutaj wyskoczyć. Właśnie, a jeszcze mamy wojowniczą muchę ninja. Nigdy się jakoś nie potrafiłem zrozumieć tej podniety tymi żółwiami. Jakoś, przepraszam, zmutowane na 100-letnie żółwie ninja. Jak to się mogło udać? Okej, okay, co by tutaj wybrać? Myślę, czy warto brać bumerang. No bo w sumie obrażenia mam małe. Nie mam żadnej gwarancji, że będą większe. Na pewno bierzemy szare serduszko. Weźmy kartę, The Fool, okej. Okay. Chyba... Dobra, weźmy cię. Masz szansę, przyjacielu, ale jestem prawie pewien, że cię wymienimy. No bo... Znaczy, taka największa zaleta boomerangu w naszej sytuacji... O, jest boss room, zarobiście. Nie chcę mówić, że największa oczywiście, ale... Całkiem sporą zaletą jest to, że możemy dzięki niemu zgarnąć przedmioty z niedostępnych dla nas miejsc. Ja już wiem, że ja tego boomerangu nie będę za często używał, ale chciałbym się, kurde, nauczyć i zmusić siebie do tego, żeby go trochę wykorzystywać, no bo zawsze mam taki problem, na przykład bardzo lubię item Maw of the Void, to jest taka czerwona obręcz, jak trzymacie przycisk przez tam bodajże 5 sekund, no to wtedy robi się taka czarna obręcz, która zdaje bardzo duże obrażenia i każdy zabity przeciwnik daje szansę na wyrzucenie szarego serduszka. Świetna rzecz, ale jakoś tak, kurde, zawsze jak mam ten item, to go tak, nie wiem, nie wykorzystuję. Zaraz, a czy to też działa przez skały? Chyba nie. O, tu dobrze tutaj przyszedłem, bo to jest bardzo ważne miejsce, w którym trzeba... Ja pizgam. W którym trzeba postawić bombę. Dobra, o kurde. Dobra, jesteśmy na plus, znaczy troszkę szkoda szarego serduszka, ale cóż. Zaraz, to trzeba rozkminić mądrze, właśnie i... KUŚBA! Już wiem, po co ja to szare serduszko kupiłem, ale to przynajmniej połówkę zabiera, prawda? Chyba tak. No i wydaje mi się, że to będzie taki bardziej pogadankowy vlog, znaczy vlog. Pogadankowy, a Isaac taki raczej luźniejszy, no bo i odcinek długi i sam nie wiem za bardzo, o czym mam tutaj opowiadać. 40 monet, no z hajsem stoi mi nieźle, to trzeba przyznać. O kurde, właśnie i to już wrzuca stuna, to jest chyba największa zaleta, jak tak myślę, to jest największa zaleta tego boomerangu. Ej, nie wszedł teraz, trochę szkoda. Kuźwa! Dobra, zabijaj go, mucho! Chodź tutaj, pomożesz mi. A to jest mega użyteczna, szmato. Dobra, nie no, w miarę sprawnie, ale dwa razy nary dostaliśmy, a tak nie powinno być. Szkoda mi tego potencjalnego bloodbaga. Speedball, zarąbiście, zwiększona prędkość. Mom's Knife. Bierzemy go, przyspieszy nieco tę grę. Trochę mi oczywiście serduszek szkoda, ale cóż. No i to się nawet, nie chcę mówić, że fajnie komponuje z naszym boomerangiem, ale możemy sobie kogoś zastunować i wtedy dobić go nożem. I taki fajny temat, który chciałem poruszyć, to temat let's play takich tradycyjnych. O kurde, dobra, tylko przepraszam bardzo, czasami się zamknę na jakiś czas, przepraszam jeżeli się zatnę, no ale też nie chciałbym za bardzo dostać na ryj, mam już dosyć tego nagrywania tego challenge'a i chciałbym go mieć z głowy. To już nie jest jakąś nowością, ale formuła standardowego challenge'a jest już taka troszeczkę dogrywająca. Nie jest to tak popularne jak kiedyś, o, niestety no nie weźmiesz mi go, no trudno. Bomba za woreczek, no powiedzmy, że warto. O, zdecydowanie warto, trzy bomby i kluczyk. W
Forma takiego standardowego let's play jest już taka troszeczkę dogorywająca. Znaczy to od dawna już nie ma takich wyświetleń jak kiedyś. Ludziom już raczej nie chce się oglądać takich pełnych serii. No zobaczcie, jak na przykład ktoś nagrywa. Okej, okay, Isaac jeszcze jest troszeczkę innym gatunkiem, bo Isaac co prawda ja go formuję w odcinki, ale te odcinki Isaaca są ze sobą luźno powiązane, to znaczy mogę sobie obejrzeć odcinek 28, nie muszę znać poprzednich, bo te odcinki nie tworzą razem jakiejś wspólnej fabuły, nie jest tutaj też ważna kolejność, prawda? Dlatego też na przykład youtuberzy rezygnują z numerowania odcinków, jak na przykład macie nową serię Gimpera z GTA. Odwołam się do niej kilka razy, bo to ona mnie tak natchnęła do tych refleksji. To Gimper tych odcinków nie numeruje, no bo prawdopodobnie dlatego, że widz jak widzi cyferki, to wchodzi z założenia, że nie oglądam od początku serii, co ja z tego będę wiedział. Wyskakuj, kolego. No i z tą formułą trzeba tak troszeczkę eksperymentować, jak na przykład Gimper teraz, zarąbiste moim zdaniem, te wstępniaki teraz robi. Te wstępniaki do GTA są takie pocieszne i też trzeba materiały skracać, żeby, ja wiem, że niektórzy się tak rzucają, że dlaczego odcinek ma 15 minut? No dlatego, że kurde, no niestety siłę przebicia ma oczywiście taki widz, taki małowierny, że się wyrażę, który nie jest zainteresowany taką dłuższą formą, jest zmęczony, potem tego nie doogląda, a to psuje statystyki, to też nie jest taki największy fan, ale no niestety to przede wszystkim ten typ widza, kuźwa, robi wyświetlenia. Tak więc no trzeba też brać tego widza pod uwagę. Więc ja rozumiem, Jezus, pięknie, ja rozumiem podejście tych większych youtuberów. No i tak z tej formuły moim zdaniem wymyka się multiplayer. Multiplayer zawsze mi się podobał, bo... Jezus, nie zauważę tej muchy. Multiplayer w ogóle jest świetną formułą, bo nagrywa się go bardzo fajnie. Czasami jak się tak gada dłuższą chwilkę do siebie, to można się czuć troszeczkę sztucznie. A tak to, jak się nagrywa z kimś, to się nie komentuje już tego, co widzimy, tylko prowadzi się dialog z osobą, z którą gramy. To jest chyba najzarobistsza rzecz w nagrywaniu z kimś. Tak mi się wydaje, no troszeczkę nagrywałem i czuję się jakbym po prostu grał z kumplem, no bo jak już wiecie, mam gotową serię multiplayer, tylko no ona się jeszcze nie okazuje, ale właśnie w sumie trzeba ją wyrzucić. Znaczy teraz będziecie mieć i tak dużo odcinków, więc teraz tego nie wrzucę. Zresztą 5 odcinków już jest na kanale na tym trybie ukrytym, tak chyba od miesiąca. Kurde, może źle, że wam to mówię, ale jestem pewien, że wam się spodoba. Jestem pewien. Zresztą z przyjacielem nagrywam, więc mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Dobra, i na czym ja skończyłem, bo mówiłem o tych... Mówiłem o zagrajmy i o tej nowej formule i tak dalej. I widzę, że dostaję strasznie na ryj, jak o tym gadam, ale trudno. No i te wstępniaki też są fajnie zorganizowane i tak sobie myślę, że te pełne zagrajmy, tak na przykład z jakichś fabularnych gier, na przykład, nie wiem, o, wyobraź, let's play z Wiedźmina, o kurde. Kto by obejrzał coś takiego całego? Okej, okay, rozumiem, świeżo po premierze, ale wyobraźcie sobie, że teraz stwierdzę, żeby nagram sobie Wiedźmina 1. No, kto by chciał coś takiego oglądać? W znaczeniu, że... Kurde, osoby zainteresowane i tak już grały. Chyba, że nie zapoznały się z grą. I też, ja zresztą nigdy jakoś nie oglądałem specjalnie youtuberów, tych większych. W ogóle ta konwencja oglądania youtuberów średnio mi się podoba, chociaż już troszeczkę w nią popadłem. Ja youtuberów oglądam tak może od roku, naprawdę nie dłużej. Może Magic Mushroom dropnie, miejmy nadzieję. Liberty Cup, spoko! Tak jest, mamy kompas. Zarobiście. Szansa na Devil Room, aha, no i tak już mi spadła, więc czym ja się przejmuję? Szkoda, że obrażenia z noża nie stakują się z tymi obrażeniami z Liberty Cupa. Znaczy, co ja gadam, że boomerang nie korzysta z tych obrażeń z boomerangu. Znaczy, z mam snajfa. Jezu, co ja pierdzielę? Okej, okay, tam jest boss, widziałem. A ten speed tak mnie nie satysfakcjonuje za bardzo. Kurde. Zwiększone obrażenia by się zdecydowanie przydały. Właśnie muszę się nauczyć, żeby notorycznie tej spacji wykorzystywać. Kurde, jestem serduszko. Są to dwie skrzynki. Ja i tak nie mam szansy na Devil Room, prawda? Znaczy no 33% to co to jest za szansa. Wbijamy. Bardzo rzadko wykorzystuję. Aha, jednak miałem szansę. No dobra. No to tak troszeczkę przypał. Ej, widzicie, ja tam nie mogę przejść na drugą stronę. Podłużmy w takim razie tej bombę. Kurde, prawie na ryj zebrałem. Okej, jest szare serduszko, ale szare serduszko i tak teraz stracę. No trudno. Spoko opcja. Jesteśmy sporo do przodu, moim zdaniem. O, pięknie. Podwójne obrażenie zadaje nasz boomerang.
No i ja na przykład, jak już mówiłem, jak oglądałem, tak sobie myślę, kurde, kiedy w ogóle ja zacząłem oglądać gry na YouTubie? Tak doszedłem do wniosku, że kurde, chyba nie w 2015, kiedy tak zacząłem YouTuberów oglądać. Dawniej na pewno nie oglądałem YouTuberów, oglądałem gry. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ale teraz tacy fanowie oglądają jakiś materiał, niekoniecznie dlatego, że ich interesuje, ale co też pochwala mi, to jest bardzo fajnym zjawiskiem, ale dlatego, że to nagrywa ich ulubiony YouTuber. I to jest spoko opcja, tak mi się wydaje. Ale ja na przykład miałem, że nie wiem, powiedzmy, interesuje mnie gra, nie wiem, dajmy na to Walking Dead, chociaż no wtedy oczywiście Walking Deada nie było. Więc wpisuję sobie The Walking Dead, zagrajmy.pl czy tam gameplay, wyskakuje mi jakiś gościu, gada fajnie, fajnie prowadzi, oglądam. I tak na przykład czasem jak zobaczę jakąś grę, która mnie interesuje i znam tego gościa, no to będę oglądał u niego, no bo wiadomo, znana marka, mogę mu zaufać. Ale to nie było tak, że oglądałem wszystkie jego materiały i że skupiałem się na jego osobie. Raczej na tej grze, żeby ocenić, czy ona jest warta kupna, czy też nie bardzo. Zresztą teraz to ma ogromne znaczenie. Patrzcie, ile gier zostało wypromowanych przez YouTube. Macmillan zresztą, w Zwykłym Isaacu, nie wiem czy widzieliście, jest tam informacja, że wszyscy mają prawo do czerpania zysków, monetyzowania, streamowania Isaaca jak chcą, bez żadnych kosztów i tak dalej. To ogromne, ogromne znaczenie ma teraz nagrywanie na YouTube. To jest moim zdaniem najważniejsza część, jeżeli chodzi o promowanie. Goathead, dobra, nie przejmuj się już Devil Roomami, bo mam je zapewnione. O, szkoda tego szarego serduszka. Zaraz, boss był tam, pamiętam. Jezus, jak dobrze na ten Liberty Cup podszedł. Może jednak to nie będzie taki masakrycznie nudny odcinek? Halo, widziałem tam czaszkę na górze. Ej, no nie mówcie, że będę musiał, czekajcie. My tak sobie połazimy. Ta czaszka jest tutaj, prawda? O Jezus, to znaczy idziemy w kompletnie złym kierunku. O właśnie, czyli trzeba iść. I tak tam jest sklep, więc chodźmy. Bo mam 65 monet. Kury, to jest taka sytuacja, że nie wiem, którą drogą iść. I to jest moment, w którym się mapa przydaje. No, niezbyt mądre wykorzystanie bumerangu, trzeba przyznać. Znaczy, niezbyt skuteczne. Aha, właśnie, bo teraz mamy tego Baby'ego, że jak on dostaje... Właśnie, on zbiera na siebie obrażenia. To teraz zarąbista jest walka z tym przeciwnikiem. Aha, on ma pewną szansę na striggerowanie efektu Necronomicon. No tak, tak to ta postać wtedy miałaby sens, jakby było inaczej. Ej, mam pewien dziki pomysł. Pierwszy raz nie użyję Diplopii w sklepie. Weźmiemy Diplopię i użyjemy ją na dealu z diabłem. Właśnie, nie będziemy musieli płacić. Kurde, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem? Przyjacielu? Jezus, żeby spacji nie wykorzystać, muszę sobie kciukę teraz przywiązać. Żeby nie zrobić czegoś głupiego. Sobie nie daruję, jak... Kuźwa. Pełne serduszko, prawda? O, oczywiście. Jak żeby inaczej? O! Kurde, z moim speedem tak ledwo. Już widziałem te kolce, jak wyskakują. Dobra. Przyjacielu, do widzenia. Tutaj cztery grzyby i pigułka, jak najbardziej warte bomby. Co to jest? Infested! Dobra, użyjmy sobie już w tym miejscu, bo nie będę z tym łaził. Chociaż wiadomo, pokój z kupami sprawiłby, że Infested jest znacznie wydajniejsza, a pajączki są bardzo fajną rzeczą. Box of Spider. Zawsze się chciałem pobawić tym trinketem, ale rzadko kiedy go dostaję. Health down. No kurde, czemu nie można, nie wiem, bić leżącego? Liczę, że jakieś zarobiste itemki podejdą, bo jak nie, to troszeczkę smutny będę. Koron kupy, groźniejszy niż standardowe. Przynajmniej dobra droga. 26 minuta. No ale taka pogadankowa formuła, tylko muszę to jakoś, nie wiem, specyficznie otagować, żebyście wiedzieli, że tu będzie tak troszeczkę takiego pieprzenia. Mega fatty. A jak dostanę dwa takie same itemy, to one się stakują, czy nie? To w sumie zweryfikuję sobie. Jak nie będzie nic ciekawego w Devil Roomie, to oczywiście tego nie będę klonował. A liczę, że będą trzy deale z diabły, to takie zarąbiste, kurde. A, nie dałem mu się. Jest HP up. I być może go sobie sklonujemy. A tutaj mamy... Aha, no spoko. No a dwa lap of call mi się nie przydadzą. A jak będzie Head of Krampus, to i tak nie wezmę. Head of Krampus. Szkoda, bardzo szkoda. Nie mogę Diplopii zmarnować. A chociaż zaraz. Zaraz pomyślimy. Teraz tak, Diplopia. Dwa Hearth containery. To zdecydowanie więcej wart niż szare serduszko podwojone w sklepie. I teraz tak, bumerang czy Head of Krampus? No na tego bumeranga wydałem pieniądze. Jest całkiem przydatny, stanuje i tak dalej. Kurde, rozdarty jestem. No i się ładuje jednak tak regularnie. Wiecie co, weźmiemy bumeranga. Jednak chyba weźmiemy bumeranga. Jakaś karta, strength. O kurde, tam widzę...
Jezus, bez sensu, żeby wziąć to szare serduszko, bo chcę jeszcze iść tam do Chris Roomu na górę. O, będzie teraz mnóstwo łażenia. Wybaczcie, ale no, szkoda Chris Rooma, prawda? Może tam będzie jakiś itemek, który nam zbreakuje grę. Zawsze można mieć takie marzenia, że o, może tam będzie dobry itemek, a nie znowu dwie trollbomby i dwa pająki. Jak to zazwyczaj bywa. Krysyrmy w ogóle, moim zdaniem, są średnio opłacane. Jak robicie daily runy, nie wiem czy robicie, ale tam wiecie, że dostajecie dużą karę za otrzymane obrażenia. Moim zdaniem do krysyrmów w ogóle nie opłaca się zaglądać, jeżeli macie dostać dwa razy obrażenia. Kurde. Nie chcę, dziękuję. Znaczy to troszeczkę kuszące. Musiałem się zastanowić, ale szkoda mi trzech half containerów. Jakbym... Kurde, jakbym tam wszedł, zanim podniósł te dwa half containery, to bym wziął. Tak, to bym wziął, ale teraz to zdecydowanie nie warto. Wiecie, przede wszystkim dlatego, że jest to item Gapiego, tak? No w ogóle itemy Gapiego mają to do siebie, że zazwyczaj są bezużyteczne, no bo Gapi Scholar, który jest, no umówmy się, ale kompletnie nieprzydatny. Power Pill, o kurde. Power Pill albo Strength. Weźmy tego Strength, nie, bierzemy Power Pilla. Zdecydowanie. No i znowu nienawidzę tego, wyskakuję z tego i gubię wątek. Coś gadałem o Power Pillu, wcześniej coś pieprzyłem, ale nie pamiętam o czym. Dobra, w każdym razie tego Head of Krampusa sobie chyba odpuścimy. No bo jak już mówię, Head of Krampus ma tę niepewność, że nie wiemy czy się kręci czy nie. To jest strasznie duża wada moim zdaniem. A my nie mamy problemu z zadawanymi obrażeniami, no bo przecież mamy Mam's Knife'a. No dobra, jakby te obrażenia skoczyły do góry, to bym nie płakał. Byłoby całkiem miło. O nie! To są te duże pajęczarze. Te małe są jeszcze spoko, bo one nie strzelają w linii prostej. Tak więc te pociski często nas po prostu nie sięgają. Ale z takim opóźnieniem mi wypluło ten nóż. Kurde, żeby takiego przeciwnika na dwa razy musiał zabijać. Kupsztaj nawet mi na dwa strzały nie schodzi, rozumiecie? Muszę się nauczyć, żeby po prostu trzymać spację. I ten bumerang będzie latał od czasu do czasu. O, dobra. Aha, teraz będę musiał tak strasznie długo trzymać klawisz. No niestety, bardzo dobrą rzeczą jest, jak się ma Mam's Knife. Zwiększenie zasięgu, świetna opcja, bo wtedy ten nóż się ładuje znacznie krócej. Aczkolwiek też nie ma co przesadzać, bo jak jest zbyt przeładowany, to też nie jest miłe. I patrzcie, mam dużo takich, to jest nawet ciekawy run, bo mam ten, mam muchę, która czasami się przydaje. Mamy Baby'ego, który odbije nasze łzy. Mamy też boomerang i to nie jest taki typowy rozpierdzielający run, ale jest ciekawy. Oprócz tego, że jest nudny i żmudny, no bo musimy wyczyścić 200 pokoi. Właśnie, a propos, trzeba zrobić sztuczkę z Liberty Cupem. Żeby nie było tego efektu, ja bym to rozegrał inaczej, na przykład, że efekt Liberty Cupa odpowiedni jest przypisany do każdego pokoju. To znaczy, w tym pokoju na przykład zawsze działa jak kompas, wiecie, chociaż z drugiej strony nie, to by mogło doprowadzić do nadużyć z drugiej strony, więc nie mogę dlatego znaleźć lepszego rozwiązania. O proszę, wszystko w jednym miejscu, ola się na te miejsca, idziemy tylko do Arcade Roomu, chociaż jak patrzę mój stan zdrowia, to może jednak sobie odmówię. Co to jest za pokój? Znaczy, spoko, no nie, tam... Nie przeszkadza mi to. Kluczy oczywiście nie chcę, mam więcej kluczy niż bomb. Takie liczby kluczy i tak nie znam wyczerpać. O Jezus, nie, ja się boję, ja nie wiem jak to zadziała. Jak to zadziała z nożem? Szczerze to... Nie widzę różnicy za bardzo? Ale dostałem jakieś buffy, widzę. Dostałem ten, Tirzapa. Ej, spoko. W końcu The Marked, znaczy to oznaczanie mi nie przeszkadza. Mogę strzelać po skosie? Właśnie czasami się da, nie wiem jak to zrobić, może na padzie to jest prostsze. Dla mnie to jest... O Jezus, dosyć trudne. Dziękuję. Dziękuję przyjacielu. Jezus, ale fajny ten baby. Znaczy no wiecie, no to jest taki itemek. O proszę, dwóch przeciwników naraz da się trafić. Dobrze wiedzieć. Tutaj był sklep, czy ja po prostu... Właśnie. To są złe pokoje. Baby! Baby Necron... A chociaż w sumie Necronomicon w tym pokoju niewiele zmieni. W idealnym momencie zadziałał, pięknie. Co my tu mamy? Duża bateria. Ona mi chyba pozwala overchargeować item, prawda? Source Energy. Jezus, jak to niby miało zadziałać? Teraz myślę, po co to kupiłem, no nie? Teraz tak, karta. The Sun, o kurde, i pigułeczka. Bombzarki, okej, okay, używam bombzarki. Power Pill się, weźmiemy sobie na bossa. Chodźcie zaraz, bo tam jest gdzieś Kersun, prawda? Zobaczymy, czy on jest daleko. Albo nie, albo pójdziemy na bossa i mam nadzieję, że efekt nam się striggeruje po drodze.
Z jedną baterię? Tak, tak mi się wydawało, ale nie było dźwięku. No może dlatego, że mam naładowany. Okej, w takiej sytuacji... Kurde! Był efekt, że efekt kompasu zadziałał, a ja głupi przyszedłem. Dobra, olać to, idziemy już tam prosto na bossa. Oczywiście desan byłby całkiem przydatny. Myślę, aha, soul converter działa na odwrót. Ja cały czas myślę, że on mi zamieni czerwoną seruszkę na szara, to przecież jest gapi spał. O, właśnie, gadam o itemach gapiego. No to gapi spał, no przydaje się rzadko, żeby go nosić cały czas, to no nie bardzo. Raczej używa się go tak, że się go weźmie raz, zamieni się serduszka, jak już się go w ogóle używa. No i sayonara, przyjacielu. Gapi scholar, 50% czas na wskrzeszenie. No nie ma co opierać gry na takiej dużej niepewności. O, boss jest za prosty, widzę. Pomimo, że jest prosty, to obrażenie na ryj można dostać, prawda? Little Chad, no dobra, chodź, chociaż tak, a. Ciarejski itemy. Mało of the Void, no właśnie. I tutaj mam zagwozdkę, bo jak umrzemy... Aha, odrodzimy się jako Judasz, więc w sumie dobrze byłoby doprowadzić tę postać do śmierci. Znaczy, to troszeczkę katastroficznie brzmi, ale to by było takie całkiem korzystne dla naszej postaci. Nie no, idziemy na następne piętro, bo 33 minuty. Do serca matki, no i jeszcze nam zostały 4 piętra, jesteśmy, no powiedzmy, że w takiej, powiedzmy, że w połowie, bo teraz jeszcze możemy cheatować i sprawdzać, gdzie będzie kolejny pokój. O, jeszcze arcade room, tutaj widzę koło, no to tam sobie przejdziemy, mamy jakieś serduszko tam na bossie, nie wiem czy jedno, czy pół, ale można wszystko zabombować. Przyjaciele, okej, dobra. Czy no nie liczę, czy jakieś skatole, w sumie byłyby całkiem spoko. Ostatni właśnie w tym challenge'u, który nagrywałem, to jest... Nie wiem, czy on się ukaże w końcu. Aha. No inaczej to sobie wyobrażam, ale spoko, możemy karmić żebraczka, mamy mnóstwo kluczy. Dosyć rzadko z tego żebraczka korzystam, on się zawsze pojawia, jak tych kluczy mam niedobór. Kolego, ej! Już ci połowę kluczy oddałem, a ty takie gówna mi wrzucasz. Przyjacielu! Dobra, gram do, nie wiem, dwóch kluczy, coś takiego. Dacki! Nie chcę dać skija, nie, zdecydowanie nie chcę. Tutaj piąteczka, jakaś pigułka, speed down. Do widzenia, panu. No, no możemy się przespać, chociaż to nic w naszym życiu nie zmieni. Dobra, olać to. Dlaczego jest... A to jest arcade room, rzeczywiście. Dlaczego jest łóżko w arcade roomie? Nie rozumiem. Dziwny pomysł na takie arcade roomy. Mamy Vesan. Przydałoby się troszkę więcej serduszek. Tej Gapis Heda jakbym miał. O, właśnie, ciekawe co, kiedy bym uległ wskrzeszeniu wcześniej, jako Judasz, czy jako Dead Cat, wiecie, że odradzam się w normalnej postaci. Czy może odradzałbym się cały czas jako tamten, wiecie, tamten Black Judasz. Kurde, moja obręcz obrażeń. To się całkiem fajnie może komponować z tym moim nożem. O, tylko muszę o tym pamiętać i niestety nie widzę, powinien być jakiś znacznik z boku, że dany efekt już się załadował. Mam nadzieję, że dodadzą to w nowym dodatku. Okej, przede wszystkim cheatujemy i sprawdzamy, gdzie są ważne dla nas pokoje. Kurde, tam jest boss, tam gdzieś był item room, to widziałem. No, musimy jeszcze raz. No tak to jest, jak już zapędzi się człowiek w taką pętlę, to potem ciężko przerwać, bo robimy to całkowicie mechanicznie. Dobra, lada chwilę to powinno zadziałać, wierzę. Item room będzie prawdopodobnie gdzieś na górze. A nie jesteśmy takimi albańskimi mocarzami, żeby olewać sobie arcade roomy, znaczy item roomy. Chodź tu, przyjacielu, bo jak zginiesz od obręczy, to szare serduszko mi możesz zrobić, znaczy czarne. Trzy czaszki za bombę, to jest dobry deal. Zważywszy ile mamy... O nie! Jaki zły pokój! Jaki pokój najgorsiejszy! Trzeba było... Kurde... Czemu ja nie banuję nic tym, o właśnie, przyjacielem najlepszym. Tutaj można bombkę podłożyć. No nic ciekawego, jak widać. Ej, mam jedno serduszko, tak bez śmiania, ale to troszeczkę groźnie jest. Mam strasznie mało zdrowia. O właśnie, i tam mamy, o kurde, ile łażenia. Zaraz, ja pokonam tego śmiecia i zaraz się na spokojnie zastanowimy. Okej, dobra. Jezus Maria, jak tak myślę, to nie wiem, czy nie warto było iść na bossa i mieć to z głowy. Zwiększenie obrażeń by się zdecydowanie przydało. Okej, chodźmy już z tym naładowanym Mało of the Voidem, żeby to nieco szybciej poszło. O, duży kupsztajn, zarobiście. O, noże możemy wszystko rozwalać, właśnie. O nie! Rozwaliłem tęczę, tęcza się mogła przydać, jak w Warszawie. O, spoko, półtorej serduszka, to się też na pewno przyda. I tu już mamy sklepik.
Dobra, no zabiliśmy pająka, no liczyłem na zestanowanie, bo wtedy byśmy łatwiej pozabijali te wszystkie małe pajączki. No przydatny jest, przydatny bywa, nie powiem. Że od ogniska wziąłeś obrażenia, przyjacielu. Ale to jest mega przydatne, na takiego grydziocha mogę sobie po prostu stanąć i go napierdzielać po ryju. O, jeszcze jeden sklep, więc troszkę niefortunnie nam się trafił ten Steam Sale. No taka jest już natura Steam Sale, że on się trafia zazwyczaj na ostatnim piętrze. Widzicie, mam taki, o właśnie, i teraz nie wiem, czy zauważyliście, co się pojawiło na czole, ale teraz wiem, że mam załadowany ten efekt. O, dziękuję, przyjacielu. Jezus, ale ten baby był przydatny, jak się ma takie itemy, że można się na tym skupić, że to nie są za dobre przedmioty. Dobra, jak już dostałem na ryj, to wyczyszczę. O, twarz mi się zbugowała, nie wiem, czy widzieliście. Boss itemem prawie na pewno tutaj i w dół. No i przyznam, że z bossa liczę na ten item, który daje, który podwaja, zwiększa mi tą prędkość o 0,6. To było całkiem przydatne i oszczędziłoby mi mnóstwo czasu. Uźwa. A ja muszę pamiętać, że mogę przedmioty zza przepaści wyciągać. Fajnie byłoby z tego korzystać od czasu do czasu. Nie! Cud, że zdążyłem od tego uciec. I mało to, mało brakowało, to mi się jeszcze na kolce wpierdzielił. Pół serduszka, o kurde, trzeba uważać. Prawie dostałem na ryj od tego. Co ty robisz, kolego? Zdecyduj się, czym ty chcesz strzelać. No, do widzenia. Nie, muszę się po serca wrócić. No i granie z takim speedem to żadna przyjemność. I jeszcze nie dokończyłem tematu vlogów, bo jednak coś się dzieje, to trzeba przyznać. Ja zaraz mogę... O właśnie, The Sun? The Sun. A, użyję sobie, czemu nie? Nie będę się musiał pieprzyć z mapą. No i w końcu pierwszy treasure room odkryjemy. Znaczy, jak to się nazywa? Secret room, właśnie. Może tu będzie coś wartościowego? Może jakieś latanie? Może tak, a może nie? A może Harry Potter? No niestety nic z tych rzeczy. Tylko trzy monetki, no to ja nie wiem, czy to było warte. No nie było za nawet bomby warte, prawda? Ale skąd mogliśmy wiedzieć? O nie! Kuźwa! Umrzemy tu wszyscy! Ku, nie ma co. Jeszcze by nam się umarło. To nie było mądre wykorzystywanie tego. No tak, no bo ta karta jeszcze nam się mogła przydać. Jest szare serduszko, okej. Ale szare serduszko nam się jeszcze przyda. Jest ze zdrowiem jest tragicznie. Jak nam jakieś debody nie podejdzie, to mamy przesrane całkowicie. Okej, dobra, dwa trupy. Jeden mic, dwa wersy, 3 sekundy, 4 trupy. My jesteśmy IWD, a ty co najwyżej? Scary mówi, Dudni Bass, to jest nasza gra o tron. Jak nie słucham słonia, to ten wałek mu się udał, no nie? A, spoko pokój w zasadzie. No właśnie. Czy ja chcę tej bombki używać na dwie czaszki? Raczej nie. O nie! Ja tyle zapierdzielałem, żeby... $3 billa dostać. Dobra, już to podnieśmy, jak już mamy taki komo beznadziejnych itemów, to czemu nie? Przepraszam, to czemu nie? Ale to wprowadza pewną niepewność, więc oczywiście nie jest to dobry przedmiot. Chodź już tutaj, bo nie będzie mi się chciało po ciebie wracać. To jest takie niezdrowe lenistwo. Mam jeszcze Curse Room, do którego nie wejdziemy, zważywszy na to, jakie karty mamy, a nie, w sklepie był grid, więc w sklepie na pewno nie ma niczego ciekawego. O, jakiś buffik do obrażeń. Widzę, że 5.19 mamy. Mam nadzieję, że to się utrzyma troszkę dłużej. Do bossa, tędy. Kurde, co się stało? Że nagle taki... O, triple shota mamy! Znaczy, mamy te dwie soczewki, jak to się nazywa? 20 per 20. Zarobista rzecz. Two of diamonds, spoko. Mamy teraz w opór kasy. Kasy jak lodu. Kładziemy bombkę i oczywiście trzymamy nożyk, żeby zebrać sobie... Widzicie? Zaraz wam pokażę to czułko. Niestety już normalnie mamy, normalnie się pojawia taki odwrócony krzyż, ale my już go mamy normalnie narysowanego na czole. Więc teraz się pojawia taka wskaza dziwna. Tam już się nie wbijamy, szkoda szarego serca. O nie! Kurde. Ciebie nie chcę, bo ty mi żadnej korzyści mi nie przyniesiesz. Brownie! Jak dobrze, że teraz akurat mi się ten efekt. Proszę, piękna walka. Grow Hormones, to jest zwiększony speed. I jeszcze ćpun. Ćpun co nam daje? Chyba jakieś zwiększone obrażenia, czy coś takiego. Na pewno, o Jezus, spory speedy, to jest spoko. O kurde, i dwa bardzo fajne itemy, ale wiem, że jak je weźmiemy, to umrzemy wszyscy na ryj. Ale dobra, najwyżej będziemy tym czarnym Judasem. Kurde, musimy się teraz bardzo postarać, żeby nam się nie umarł. Przez chwilę jeszcze myślałem, czy nie wejść do Curse Roomu, wykorzystując Power Pill, ale stwierdziłem, że może jednak lepiej nie. Okej, to koniec z pogadankami, bo gra może być całkiem ciekawa.
Czemu ja mam teraz cały czas triple shota? Tak to działa? Kuźwa! No, tyle uników porobić, żeby dostać na ryj w tak idiotycznym miejscu. Dobra, tutaj prawie na pewno zginiemy. Wszyscy. Okej, okay, dobra, jeszcze żyjemy. Za duży, nie, za duży ten speed. Zdecydowanie za duży. Nie mam serduszek, tak więc z panem się pożegnamy. A tutaj gra ma jakieś szare serduszka. Może się trafi coś przydatnego. No, super. Oczywiście jeszcze dwie połówki czerwonego serca, jak na ironię losu. Dobra, to ja tu zrobię cięcie i pogram sobie na żebraku. Bardzo możliwe, że umrę od muchy, więc jakbym po cięciu był czarnym Judaszem, to wiecie, co się stało. Okej, jak widzicie, nie musiałam grać długo. Oprócz tego pochodziłem sobie troszkę, żeby się dowiedzieć, gdzie są pokoje. I widzę, że tam bardzo daleko jest sklep. Dobra, pójdziemy do niego, czyli tam już prosto w lewo. A tutaj mam od razu item room i boss bardzo blisko. No chyba, że gra nas oszukuje, czyli ten pierwszy korytarz nie zadziała. Zacząłem palcem pokazywać. Bardzo mądre. Chodźmy może najpierw do sklepu, bo tam jest duże prawdopodobieństwo, że będą tam serduszka. A jak widzicie, na poziom naszego zdrowia to serduszka mogłyby się przydać. Kurde, dobra, wchodźmy od razu z naładowanym... Z naładowanym tym, jak to się nazywa? Dwoidem. To jest, kurde, groźny pokój. A teraz nóż działa tak, że strasznie daleko leci, co też nie jest dobre. Oczywiście. Przyjacielu. Pięknie, The Void. Złoty kluczyk. No dobra, bomba za dwa klucze, powiedzmy, no bo użyję go przynajmniej dwa razy. Do sklepu i do treasure roomu. Kurde, gerglingi. Tak z perspektywy czasu to ten Head of Krampus nie, mógłby nie być takim złym pomysłem. No bo teraz ciężko się wykorzystuje tego bumeranga, po prostu nie mogę spację klikać. The Void. Pięknie, i bomberka za darmo. Dawno żadnej skała X jeszcze, jakby się jakaś trafiła, też bym nie narzekał. O nie, tutaj będzie miliard łapek kanapek. W sumie myślałem, że będzie ich troszeczkę więcej. Patrzcie teraz na czółko. Widzicie? I się pojawia takie kółeczko. Niezbyt kształty, to prawda. Ale może tak to miało być. Ciebie nie chcemy. Akurat nam się obraził, znaczy zasięg nam się zmniejszył. Teraz tak, możemy mieć dwa trinkety. Możemy sobie wziąć też pigułeczkę bardzo zabawną. Na pewno bierzemy ciebie, bierzemy kartę. Two of Diamonds. Okej, okay, przyda się kiedyś. Tego Power Pilla odstawimy. Kurde, nie wiem, nie wiem. Weźmy sobie pigułkę. To w sumie ostatni sklep, więc bierzemy wszystko. Podstatek mędrkuje. No oczywiście olejemy baterię, bo nam nic nie da. Two of Diamonds, no ale ja nie mam... Nie, o, fajnie się teraz efekt striggerował. Do niczego ty mi się teraz nie przydasz, chodź, już cię wykorzystam. Nie będę się przecież wracał 200 km. Ojej, i zapomniałem drogi, ale wiem, że tam na górze jest Dice Room i Arena, więc sobie pójdziemy tędy. Jakiś właśnie pokój na dwa kluczyki. A my mamy przecież darmowe klucze. Dice One. Czy on nam zrobi krzywdę? Co takiego zrobisz, Dice One? Mam bardzo złe przeczucia, ale jakby nam przerzucił wszystkie itemy, to w sumie bym nie płakał. Byłoby zabawnie bardzo. Nie mam zapisanego, czyli... Dice Room i Isaac. No, powinien był to wyciąć, wiem. Okej, okay. Jedna przerzuca wszystkie itemy, które posiadamy, jak Dice 4. Żyje się roz! Fajnie byłoby jeszcze zobaczyć, co mamy w item roomie, zanim tutaj wejdziemy. Bo może to będzie jakiś krabowy item. Krabowy, krapowy. A tu mamy trzy skrzyneczki. Dobra, użyjmy sobie tego. Yes, mother. I co ja teraz zrobię? O nie! Jaka beznadzieja! Przegraliśmy właśnie. Strzelam jakimiś... No nie, zepsułem sobie grę właśnie. Nie, ja tego nie będę wrzucał jeszcze raz. Znaczy, no muszę. Muszę udany challenge wrzucić, prawda? Chodź tutaj, Power Pill. Nie! Dlaczego ja to zrobiłem? To było głupie. Dice 4 poproszę. Jak nie dostanę Dice 4, to nie żyję po prostu. Speed down. Debil. Rekt. Myślałem, że to ta druga pigułka. To jest bardzo zły item. O, dobra, ale mam... Mam, widzę, bardzo dużo muszek. To jest takie bardzo drobne pocieszenie. Ja pizgam, czemu ja wziąłem tego speed downa? Chyba mam downa. Co to za karta? The Tower. Speed up, proszę. O Jezus. O, mogę przynajmniej niszczyć te. Mogę niszczyć czaszki, ale z takim speedem to nie jest zbyt przyjemne. Jezus! Speed downa zużyć, ty debilu. Co ja mam? Cięcie zrobić i poniszczyć te czaszki? O, tu jest skała X. Miło, że teraz ją zauważyłem. Jest szare serduszko, bardzo mi miło. Jezus, i tak do serca matki.
Boss i treasure room jest na 6 niedaleko. Ja latam, prawda? Okej, okay, dobra, jest szare serduszko. O, bouncujący tirsy widzę. Zabawnie bardzo, nie powiem. Zniszczymy sobie jeszcze tamtą czaszkę. Trzeba pogasić wszystkie ogniska. Najbardziej beznadziejne jest to, że ja nie wiem, kiedy ja mogę użyć już tej umiejki. Ło, ile kart! Two of Diamonds, zabawne bardzo. Tu The Tower, jeszcze zabawniejsze. Justice, no to brzmi troszeczkę poważnie. O właśnie, i to był item adekwatny do przerzucenia. Jak najbardziej. No, wyskakuj. O, teraz mi... Aha, bo jeszcze ja mam te skaczące tirsy, że nie wiem co i kiedy, jak. Beznadziejnie, jak nie ma żadnego sygnału. Kurde, Macmillan. Liczę, że to naprawi szybciutko. O, jest szare serduszko. Bambo, co ty tutaj robisz? W sumie mogłem ci wyrzucić te wszystkie monety. Tam nie ma nic ciekawego w tych kartach, nawet nie chce mi się po nie wracać. O, kurde. Przynajmniej muchy się spawnują, to taka delikatna zaleta. Kurde, 43, no ciężko wyczuć, kiedy ja mogę w ogóle użyć tej spacji. Oj, może wróćmy do opowieści lepiej. Teraz serce matki? Tak jest. Znaczy, mama. No wiadomo, że o to mi chodziło. Znaczy, no tragedii nie ma, gdyby tylko ta postać była szybsza 200 razy. To może dałoby się tym grać. Okej, okay, dobra. Bierzemy Polaroida. Jak w sumie uważam, że Polaroid jest lepszą opcją. The Pact. The Pact zdecydowanie warty tego wszystkiego. Powiedz, że zwiększasz prędkość. Nie. Ale jestem też Leviathanem i mam mnóstwo szarych serduszek. Sister Maggie, broń Boże, nie chcę. Mnóstwo dziwnych, bezużytecznych przedmiotów i jakiś taki dziwny, trudny, męczący challenge. O kurde. Czuję wibrację lagów, no nie? Tamten item wygląda, znaczy tamta, to wygląda troszeczkę jak skała X. Czarne piórko. Ej, halo, a moje obrażenia? Ej, mam tyle lewietańskich itemów i żadnych damage upów, no nie wierzę. Okej, okay, szukam oczywiście bossa jak najszybciej. No, godzina, no to no nie jakiś masakrycznie długi. Problem w tym, że my tylko do serca matki idziemy, a nie na jakąś mega epicką wyprawę, jak Hobbit. O kurde, czy wy też czujecie te lagi? Cięcie trzeba zrobić. Co się dzieje, jak wchodzę na łąb, to są takie problemy. I czemu ja wziąłem tego speed downa z pigułki, kurde. O, dobrze byłoby jednak nie zdetonować się tej bomby. Też widzę, nie ma nic ciekawego. A crawl space'ów raczej nie będzie. Dobra, przynajmniej bossik jest nieopodal. Jezus, jakie lagi. Dobra, po tym pokoju robię przerwę. Kuźwa, komputerze, co ci się na rys pierdzieliło? Nigdy takich problemów z nim nie miałem. Okej, okay. Z tych czaszek coś dropnie? Nie bardzo widzę. Tam są jeszcze tylko konaty wszystkie. To jak, do jakiejś eksplozji tu doszło. Jak to się stało? Ciekawe bardzo. Okej, okay. No itemków widzę też nie jesteście skorzy rozdawać. Bierzemy kluczyka. Zaraz sobie jeszcze postawimy Wheel of Fortune przed walką z bossem. Zauważyłem, że chłodzenie nie było odpalone. O, teraz jest o niebo lepiej. Pograłem troszeczkę na maszynce. Tak, żeby troszeczkę czasu już zaoszczędzić. Dobra, biorę tego power pilla i pierdzielę. Tylko ten power pill, on takie dziwne obrażenia zadaje. On nie zadaje stałych obrażeń. Tylko te obrażenia tak jakby, nie wiem, zadają się co, nie wiem, co 3 sekundy. To jest takie dziwne. Dobra, jeszcze jedno piętro na tej męczącej postaci. Oczywiście wykorzystujemy trik z kompasem, no bo ja się jeszcze z card womb. O Jezus, jakie w ogóle itemki miałem. Ja sobie to potem przejrzę. Spider love, o to no niektóre są całkiem spoko. Teraz cenę tirsy. Jeszcze się odbijają, więc combo całkiem spoko. No i latamy, co jest całkiem przyjemną rzeczą. Lataliśmy jeszcze zanim byliśmy lewiatanem, czyli mamy też itemy, te musze. Dobra, macie tę bombkę, czy jakieś anchafty na bombie mam? Nie, nie bardzo. Przynajmniej ja nic nie zauważyłem. Strasznie ciężko jest wyczuć, 0.33 to muszę... O właśnie, i bamba sobie jeszcze napakowaliśmy. Dobra, szukamy teraz pokoju. No, szybciej, proszę. Właśnie, czy jeżeli teraz mam... Właśnie, mogę pękać Carrion Kupy, czyli mam prawdopodobnie tamten Thunder Things, tak się nazywa ten item, okej. Okay. Tutaj mamy bossa, więc prawdopodobnie tędy. Jak nie tędy, to tamtym podejściem w dół. No, pięknie, znaczy jak już żygniemy, to jest całkiem spoko. Tam jakaś monetka, tutaj coś dropnie, nie bardzo. Tych nawet mi się nie chce wysadzać, bo częściej się dostaje po ryju od nich.
niż coś pożytecznego. O, bęk! Widzę, że źle skręciliśmy, ale spoko. Boss niedaleko. Długo się jeszcze męczyć nie będziemy. Zaraz nam i tak siądzie Polaroid, jak dostajemy obrażenia. Więc podejdziemy sobie i Sacrificial Daggerem wszystkich podobijamy. O nie, ja pierdzielę takie pokoje. Do widzenia. 200 lat bym go musiał robić. A tak to proszę, bombka przy drzwiach. Cóż za dobroć. O nie! Dobra, raz tylko dostaniemy, bo przecież mamy nożyk. Bambo. Po czym ty łazisz? Nawet po przepaści możesz? Zazdro, stary. O nie! Kurde, no nie chciałem strzelać, no bo jak widzę, jak szybko mi się ładują te strzały, to myślę, że kurde, nie warto. Bęk! Dobra, gdzie jest mój nóż? A, z drugiej strony, spoko. Czy te łzy są spowolnione? O co chodzi, że one takie białe były? Nie rozumiem. Dobra, chodź tutaj. Ja się z tobą nie będę pierdzielił. Mam dosyć. Jeszcze sobie zobaczmy, jakie deal jest z diabłem. Aha. Fajne deale. Zaraz, czy ja mam... Aha, już nie mam Goatheada, dlatego nie ma deala z diabłem. No dobra, spoko. Jezus. W końcu się nagrałem. Mam nadzieję, że żaden fragment nie jest wycięty. Jak jest, to sorry, pierdziele. Nagrywam jeszcze jeden challenge. Trzymajcie się. Cześć.